Cześć. Może zanim będzie gotowa prezentacja, zacznę, wykorzystam te minuty i bardzo dziękuję za zaproszenie, że po wielu latach przychodzenia na aulę jako uczestnik będę mogła teraz wystąpić jako prelegent i powiedzieć kilka słów na temat firmy, którą prowadzę już od 5 lat, Noa Cowork. Na początek pytanie, czy ktoś słyszał o Noa Cowork z uczestników? O, dzięki, jest mi już swobodniej i przyjaźniej. Teraz ogólnie zacznę może o tym, czym jest coworking, jeżeli jest ktoś, kto nie słyszał. My rozwiązujemy potrzebę początkujących przedsiębiorców lub freelancerów, którzy chcą korzystać z przestrzeni biurowej, ponieważ z jednej strony chcą ograniczać koszty, a z drugiej praca w domu po jakimś dłuższym czasie okazuje się dla nich trochę uciążliwa i mało efektywna. W związku z tym stworzyłam taką firmę 5 lat temu. Zaczynaliśmy od dotacji. Udało się uzyskać 80 tysięcy na start i nawet w ciągu tych 5 lat przeszliśmy już mały rebranding, ale o tym opowiem może troszkę później. Nie wiem, czy to jest czytelne, bo jakoś tak może rozjaśnimy. No, w każdym razie, mając dotację, zaczęliśmy odważnie, znajdując bardzo fajny lokal w śródmieściu Warszawy, który przeżył głęboką metamorfozę i wygląda zupełnie inaczej teraz niż wyglądał wcześniej. To jest właśnie to samo miejsce, mniej więcej, ujęcie z tego samego miejsca. No, szkoda, że nie widać tego, bo tutaj bardziej spektakularne zmiany byłyby widoczne. W każdym razie, nie wiem, co sądzicie o takim efekcie. No, generalnie dotacji nie starczyło za bardzo na ten remont. W związku z tym, po fantastycznej przemianie lokalu, zaczęła się promocja tego miejsca, aby zapełnić je ludźmi, no i zacząć w końcu zarabiać. Także z perspektywy 5-letniej jako przedsiębiorcy bardzo chciałabym Was przestrzec przed takimi decyzjami. No, generalnie jest to spektakularne, ale powoduje, no, ten efekt nie jest warty stresu, jaki się ma przez pierwsze miesiące prowadzenia działalności, kiedy biznes powinien zarabiać na siebie, a okazuje się, że zarabia na siebie po roku na przykład. To są dni oczekiwania na pierwszych klientów, kiedy 160-metrowe biuro przygotowane bardzo fajnie i designersko jest puste i ja z moim wspólnikiem czekamy na pierwszy dzwonek i to, czy ktoś zdecyduje się skorzystać z naszych usług. No więc tak się zaczęło, a tutaj jest parę zdjęć, parę ujęć tego, jak może wyglądać praca w takim biurze coworkingowym. No, nie jest to typowy, przynajmniej w moim wyobrażeniu jako przedsiębiorcy, nie jest to typowe miejsce, które można sobie wyobrazić jako biuro. Oczywiście mamy salę konferencyjną, w której można korzystać z projektora, który jest wykorzystywany na różne cele. Tutaj oczywiście na jednym ze zdjęć widać... Niewiele widać, ale opowiem, że w takim miejscu, jeżeli ono zaczyna już żyć, spotykają się przeróżne światy. Jak wspomniałam, świat startuperów ze światem freelancerów ma dużo wspólnego, chociażby pod tym względem, że początkujący przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z usług freelancerów w budowaniu swojego biznesu.
Mogą oczywiście również sprawdzać użyteczność aplikacji, które tworzą. Tutaj akurat nasza koleżanka testuje jeden z projektów, który wygrał Startup Weekend Warszawski, chyba drugi, który odbył się w Warszawie. A tutaj nie wiem, co jest. Nie pamiętam. Tutaj przykład zespołu startupowego. Jak widać, chłopcy w swoim biurze zgromadzili dosyć duży zapas jeszcze dodatkowego wspomagania, które pomagało im w prowadzeniu biznesu. Tutaj poza tym, że udostępniamy tą przestrzeń biurową, można również co czwartek korzystać ze śniadań, które przygotowuje, i to jest taki dodatkowy też element. Jest dużo zdjęć w tej prezentacji, więc mam nadzieję, że jakoś będziecie mogli zobaczyć jeszcze coś. Jak wygląda biznes w moim przypadku, moje doświadczenia z 5-letniej pracy? No oczywiście po tych pierwszych rozczarowaniach, którymi byłam zaskoczona, nie poddałam się i próbowałam rozwijać firmę dalej, ponieważ widziałam bardzo pozytywny feedback od ludzi, którym rzeczywiście taka przestrzeń była potrzebna. No i rzeczywiście miejsce zaczynało tętnić życiem. Nawet czując się już przedsiębiorcą, chciałabym też Wam powiedzieć o takich doświadczeniach związanych z finansowaniem działalności. Kiedy przychodzi się do banku na przykład po roku prowadzenia firmy z pytaniem o limit w rachunku bieżącym, żeby rzeczywiście można było jakoś poczuć się bezpieczniej i na przykład płacić na czas kontrahentom faktury w momencie, kiedy wasi klienci spóźniają się z płatnościami, otrzymuje się po krótkiej analizie płynności finansowej informację, że no okej, ma pani u nas rachunek od roku, ale to jeszcze nie jest czas, żeby jakby starać się o finansowanie. Także podziękowałam, ale dalej wierzyłam w swój biznes i dalej chciałam go rozwijać. Jeszcze jeden aspekt związany z tym, kiedy dostaje się dotację i do czego ona może się przydać. I w jakiej branży się działa. Trendy rynkowe są takie, że coworking staje się coraz bardziej popularny. Nawet miasto Warszawa otwarło swoje centrum przedsiębiorczości i wyszło z inicjatywą, żeby firmy coworkingowe wspierały się. No i mieliśmy taki fajny happening na Starówce Warszawskiej, gdzie zorganizowaliśmy przenośne biuro coworkingowe dla przechodniów. W związku z tym doświadczeniem miałam okazję poznać bardzo miłą konkurencję, z którą no, lubimy się i znamy się, i właśnie jest to przykład, że konkurencji niekoniecznie, nie wiem jak jest w innych branżach, ale przynajmniej tutaj niekoniecznie musimy się bać, ale generalnie możemy zrobić coś wspólnie i to może też fajnie zaprocentować. Przynajmniej widać, co jest. No właśnie, typowy przykład startupowego zespołu. Zresztą bardzo cenionych deweloperów na rynku. Już powinno być ok, tak? Tak, no tutaj właśnie miały być slajdy wchodzące, które mogły pokazać, jakie są efekty no, bycia przedsiębiorcą, promowania swojego biznesu i robienia tego, co się lubi. Pierwszym slajdem, który widzieliście, to był właśnie happening z imprezy promocyjnej coworkingu w Warszawie. A tutaj mamy slajdy związane z tym, że do takich miejsc jak biura coworkingowe często zgłaszają się dziennikarze, którzy szukają dyżurnych albo interesujących tematów na artykuły. Na jednym ze zdjęć jest nasz
kolega Marcin, który opowiadał o swojej freelancerskiej pracy. I ten artykuł ukazał się w czasopiśmie Coaching. Na górze, przy okazji tego, że brałam udział w projekcie, gdzie wygrałam tą dotację unijną, projekt został takim spektakularnym przykładem promocji przedsiębiorczości kobiet. W związku z tym pewnego dnia odebrałam telefon z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, że pani minister Bieńkowska chętnie odwiedzi Noa Co-Work i zorganizuje tam konferencję prasową, żeby przedstawić, jak Polki promują swoje biznesy i prowadzą je z sukcesem w Polsce. Na dolnym zdjęciu pokazany jest slajd, na którym jestem w towarzystwie firmy, która zrobiła film promocyjny na Co-Work. Przy okazji są to osoby dosyć rozpoznawalne w świecie vlogerskim, ale nie o tym chciałam powiedzieć, ponieważ głównie zatrudniłam ich dlatego, żeby zrobili fajny film promocyjny i to chyba nawet nieźle wyszło do sprawdzenia na YouTubie. Myślę, że i na naszej stronie internetowej również. Ale taki przykład, do czego mogą prowadzić różne działania promocyjne. Jak klienci znajdują nasze firmy? Kiedy jeden z takich dosyć rozpoznawalnych osób w internecie, Radosław Kotarski, szukał miejsca na swoje biuro i przeglądał wiele ofert firm coworkingowych w internecie, zobaczył właśnie film promocyjny, który zrobili dla nas lekkostronniczy, którzy są jego dobrymi znajomymi. W związku z tym jakby cała analiza konkurencji już poszła w zapomnienie, tylko zgłosił się do nas. Akurat na etapie, kiedy zakładał swój własny biznes związany z promowaniem vlogerów w Polsce. Dzisiaj nazywa się LiveTube i dosyć prężnie rozwijają się na tym rynku. Do dzisiaj jest naszym klientem. Natomiast ich firma tak się już prężnie rozwinęła, że mają swoje indywidualne biuro, ale zaczynali u nas. No i jeszcze wspólnie robimy jakieś imprezy od czasu do czasu. Jak już minął stres związany z tą inwestycją, która pochłonęła ogromne środki i generalnie uważałam, że rzeczywiście była trochę zbyt, może nie do końca przemyślana, mimo tego, że mam wykształcenie ekonomiczne i powinnam bardziej to liczyć. Generalnie popłynęliśmy na tym projekcie pierwszym, finansowo przynajmniej. No ale jak już biuro zaczęło zarabiać i naprawdę był czas, kiedy naprawdę było 100% obłożenia, stwierdziłam, że może teraz spróbuję innego modelu i sprawdzę, czy da się to zrobić trochę taniej, ale równie fajnie i po prostu zacząć skalować ten biznes. Zgłosiłam się znowu do banku z nadzieją, że zostanę już uznana za dobrego przedsiębiorcę i ku mojej radości dowiedziałam się, że oczywiście jest teraz promocja i w ogóle bez żadnych formalności, czyli zaświadczenia z ZUS-u, Urzędu Skarbowego, dostanę jakiś fantastyczny kredyt bardzo uproszczoną metodą. I no, że takie rzeczy się zdarzają, należy tylko poczekać, robić cierpliwie swoją robotę i wierzyć w to, co się robi. Tak jak tutaj muszę uchylić czoła moim przedmówcom, że przez 2 lata tak cierpliwie rozwijają swój biznes i szykują się właśnie do sprzedaży, więc tym bardziej trzymam kciuki, bo to jeszcze długa droga. No ale oczywiście profesjonalnie są do tego przygotowani. Ja trochę bardziej kieruję się intuicją w robieniu biznesu, więc
robię go po swojemu, ale wydaje mi się, że też dosyć skutecznie jak na dzień dzisiejszy. Właśnie jesteśmy jakiś miesiąc po uruchomieniu nowej wersji naszej strony internetowej, która moim zdaniem jest jedną z lepszych stron internetowych w coworkingu, dotyczących coworkingu w Polsce. Pomyślałam sobie, że fajną opcją dla naszych coworkerów byłaby możliwość rezerwacji miejsc i sprawdzania dostępności tych miejsc online, bez dzwonienia do biura, bez przychodzenia i wypytywania, czy wysyłania maili. I uruchomiliśmy dodatkowo na stronie panel rezerwacyjny, dzięki któremu można zobaczyć online obłożenie biurek oraz rezerwować sobie sale konferencyjne oraz sprawdzać dostępność biur na wyłączność. Pominęłam w mojej prezentacji zakres usług, jakie świadczy takie biuro, bo myślę, że ci, którzy są zainteresowani, doskonale to kojarzą, że oprócz tego, że jest przestrzeń do pracy, są przestrzenie wspólne i jest bardzo miła atmosfera, nie jest to typowy korporacyjny moloch i zimny biurowiec. Są też opcje związane, takie uzupełniające to, z czym ma się do czynienia, kiedy przychodzi się pracować do kawiarni. Tylko tutaj nie trzeba płacić za tą kawę, a cena kawy jest wliczona w cenę abonamentu. I można pić dowoli, że tak powiem, i korzystać z naszej kuchni, też z innych dobrodziejstw tego miejsca. To na marginesie oczywiście. Panel, który wprowadziliśmy, jest na początku drogi. Chcę go rozwijać do takiej postaci, żeby można było integrować tą społeczność bardziej, czyli każdy użytkownik, który jest u nas po prostu, będzie miał możliwość wstawienia tam swojej wizytówki i krótkiej informacji na temat tego, czym się zajmuje oraz jakich osób szuka do współpracy. Oczywiście ta informacja będzie dostępna tylko dla osób, które będą miały status aktywnego użytkownika naszej przestrzeni. Oczywiście bardzo fajnym, wydaje mi się, rozwiązaniem byłaby też automatyczne sprawdzanie wykorzystanych godzin w miesiącu, bo oprócz tego, że mamy biura i biurka na stałe dla naszych coworkerów, mamy też abonamenty godzinowe, które rozliczane są według wybranego modelu. Ale oprócz tego, że jest ta nowa strona, której tutaj widać zrzuty ekranu, jak wygląda ten panel po zalogowaniu, można właśnie rezerwować sobie dni oraz miejsca. Tutaj jest slajd, który przedstawia pana Mirosława, który dla nas wykonał pracę związaną z tapicerowaniem mebli do nowej lokalizacji, ponieważ miesiąc temu otwarłam drugie biuro coworkingowe na Mokotowie, na ulicy Balonowej, które już teraz mogę powiedzieć, że koszt którego otwarcie jako inwestycja kosztowało 1/3 tego, co pierwsze. Wydaje mi się, że efekt nie jest gorszy, natomiast zrobiony jest trochę w innym stylu, innymi metodami, ale równie przyjemnie. A dodatkowo pozytywną informacją jest taka, że mając już rozpoznawalną markę, można szybciej zacząć zarabiać na tym biznesie i jest już o wiele milej, przyjemniej
i jest to związane z mniejszą ilością stresu. Tak wygląda w nowej lokalizacji poddasze coworkingowe. Także mam już dwa biura i serdecznie do nich zapraszam. I trzymam też kciuki za Wasze przedsięwzięcia.